wtedy będziemy robić znowu kamyki półszlachetne, tak można je nazwać, tylko troszkę inną metodą. I tutaj pędzelek, jaki będziecie potrzebny, może to być zwykły po prostu pędzelek do żaru numer 4 lub numer 6, zależy od Ciebie, ale również możesz użyć do tego pędzelka tak zwanego wachlarzyka. Może to być koci języczek, może to być zwykły pędzelek numer 4 oraz wachlarzy. No, zależy po prostu od Ciebie. Ja pokażę Ci może i takim pędzelkiem zobaczyć. Oczywiście możesz zrobić podkład pod swojego tipsika, w zależności od tego, jaki chcesz, żeby kolor wybijał. Najczęściej dobrym podkładem jest po prostu kolor biały, dlatego wzorki, jak robimy, bardzo często używamy po prostu mlecznych tipsików, ewentualnie rzeczywiście białych tipsików. Wtedy te wzorki bardzo fajnie nam po prostu wybijają. Że one wybijają w takim sloganie naszym pazurkowym. Chodzi o to, że te kolorki po prostu nie giną, że one z białym podkładem bardzo ładnie się prezentują. I to też możesz pamiętać, że aby neonowe kolorki bardzo ładnie wyglądały na pazurkach klientek, też dobrze by było, żeby miały po prostu biały podkład. Na co musisz uważać, to na to, że jak zrobisz biały podkład, to wzór, który będziesz potem nanosić, musi rzeczywiście ten biały podkład zakrywać, jeżeli taki był cel, że on nie ma być widoczny, ten biały podkład. Także warto jest dać po prostu biały podkład. Ja tu pracując na mlecu się nie muszę wcale tego robić, ale jeżeli wizualnie też widziała to, o czym mówię, to po prostu ten biały podkład tutaj nałożymy. Oczywiście używamy produktów, które mocno kryją, dlatego żeby się nie stresować tym, że po prostu nam produkt nie kryje. I w momencie, kiedy utwardzają nam się białe pazurki w lampie druga, którą teraz używam, jest to 60 sekund do całkowitego utwardzenia, które jest dość ważne. Ważne jest też to, żeby te produkty utwardzały się szybko. Również będziemy potrzebować jeszcze takiego pędzelka. Ok, co potrzebujemy teraz? Ja już wcześniej nałożyłam przeróżne kolorki, jak widziałam w wcześniejszych nagraniach, przeróżne kolorki hybryd. I one nam również posłużą do nakładania tego wzoru, który chcecie za chwilę pokazać. A również nałożymy sobie jeszcze jakieś inne kolory, żebyś widziała, że nie tylko możemy na białym podkładzie nakładać te kamyki czy te cieniowania, zresztą zaraz zobaczysz, jakie efekty przeróżne wychodzą, ale również na przykład na kolorze czarnym wychodzą przepiękne rzeczy. Tą metodą możesz nakładać produkty na utwardzony kolorek, tak, w tym przypadku kolorek biały, czyli na utwardzony kolorek, oraz możesz potem jeszcze dokładać sobie, to będziemy w kolorze czarnym robić, który masz podkład i kolory, które później będziemy nakładać, będą się po prostu pięknie rozmywały. Jeżeli podkład dasz kolor rzadszy, to będą rozmywały się szybciej. Jeżeli dasz kolor tej samej gęstości, będzie to przebiegało troszeczkę wolniej. Ok, dzisiaj mamy przygotowane kolorki, możemy działać. Na co polega ta metoda? Ta metoda polega na tym, że mieszasz kolorki już tutaj na tej folii czy na papierku, tak jak wcześniej może wspomniałam, a może nie, to wspomnę teraz. Jak pracujesz na szablonach, budujesz pazurki na szablonach, to tam zazwyczaj zostaje Ci kawałek papieru, tak? I ten właśnie papier, on z jednej strony jest śliski. Dzięki temu, że on jest śliski z jednej strony, możesz po prostu na nim rozrabiać właśnie sobie takie produkty. Albo może to być kawałek folii, może to być folia aluminiowa, już cokolwiek chcesz. Bierzemy sobie biały produkt. Dlaczego mówię produkt? Bo czasem pracujesz hybrydami, czasem pracujesz żelami. Więc po prostu potrzebny Ci biały produkt i wprowadzasz go, na przykład, jak ja to mówię, ślimaczkami w jakiś kolorek. I robisz
może ósemeczkę, może przechodzenie przez środek, serduszko, jak chcesz. Jeżeli uważasz, że jest białego za mało, wprowadzasz go dalej. Chodzi o to, żeby te kolory się nie wymieszały, żeby zrobił się jaśniejszy kolor, tylko żeby było właśnie przechodzenie tego białego koloru przez ten kolor wcześniejszy. Jakiś kolor jeszcze nas interesuje, może z tych kolorów najbardziej wesoły, może ten. Możemy używać oczywiście kilku kolorów, możemy używać jeden tylko kolor. To już tak naprawdę zależy od Ciebie. Wprowadzamy biały, rozcieramy. Po co my to rozprowadzamy? Tutaj jeszcze mamy dokładnie na białym rozprowadzony fiolet. Może go po prostu dołożymy, bo tak też można, czyli na biały kolor wprowadzam inny kolorek i mieszam. Także przeróżne kombinacje. Teraz pędzelkiem, może zaczniemy od małych ilości, pędzelkiem próbujemy zebrać jak najwięcej tego produktu, znaczy tyle ile nam trzeba. Podnosimy ten produkt. Rozkładamy nie odwrotnie, tak żeby chlapnąć tym wzorem, tylko tak samo jak podnosimy i delikatnie go roznosimy, kontrolując też ten nasz wzór, przekrzywiamy w głosie pędzla w taki sposób, żeby ten produkt nam w coraz większej ilości z tego pędzelka schodził. Możesz dokładać ten sam kolor, albo możesz wziąć sobie obok kolor. Jak chcesz, możesz czyścić pędzelek, jak nie chcesz, to tego nie musisz robić. Gdzieś jest za grubo, możesz to roznieść. Musisz kontrolować po prostu, jaki powstaje Ci wzór i czy jesteś z niego po prostu zadowolona. Jeżeli nie jesteś, to będziesz go poprawiać i tyle. Jeżeli chcesz wymieszać jeden z drugim kolorem, to nie myjesz pędzelka. Jeżeli chcesz, żeby ten kontrast między jednym a drugim był większy, to wtedy pędzelek po prostu czyścisz. I zostawiamy z jednej strony. Przechodzimy i zostawiamy ten produkt. I tak wyglądają właśnie również kamienie półszlachetne, maziajki. No nie wiem, jak to nazwiesz. Zawsze w tym wzorze musisz uważać, żeby tu z zewnętrznej strony nie spłynęło po prostu na skórki. Tak, tu mamy wzornik, to może tak nie bardzo to widać, ale tu jest po prostu bardzo dużo żelu, dlatego dobrze by było ten żel zdjąć, również po to, żeby nie było tak, że ten żel się nie utwardzi, albo nam hybryda po prostu pofaluje, tak? Dlatego że no, hybrydy, jeżeli nałożysz za dużo, no to ona po prostu w lampce pofaluje. Możesz ten wzór zostawić po to, żeby się jeszcze rozmył, a możesz go wkładać do lampki. Ja puszczę lampki i przechodzimy do następnego wzoru. Teraz użyjemy sobie może na czymś ciemniejszym, bo użyjemy sobie tego. Oczywiście nie musisz tego wzoru rozkładać na całym zasobie, możesz tylko na jakiejś części. Bardzo ładny, bardzo efektowny. Bardzo często klientom się zastanawiały, jak to zrobiłaś. Przy takich wzorach bardzo fajne są również obramówki. Te obramówki możesz zrobić teraz, ale my sobie zaczekamy. Ktoś otwarci i obramówkę zrobimy po prostu za chwilę. Obramówkę jak robisz, może to być obramówka czarna, może to być obramówka biała, może to być obramówka po prostu czarna, biała, może to być obramówka przeróżnego koloru, może to być obramówka, tak jak tu widzisz, czarna z białym, może to być obramówka złota, może to być wprowadzenie jeszcze do tego wzoru w ogóle metalowego elementu. Metalowy element zobaczysz na innym dowierki, jaki zwykle mamy. Teraz na białym kolorze nałożymy tylko kolor neonowy razem właśnie z białym, pomieszamy i teraz nałożymy go tym pędzelkiem wachlarzem, żebyś zobaczyła, jak wykłada się wachlarzem.
tutaj konfety mieszane, można by się proponować za mocno nie wymieszane. I podsłód trochę sobie zatrzymamy. Podsłód sobie wjeżdżamy naszym pachlarzem. Zdejmujemy go tutaj, ten kolorek prawie cały. I delikatnie dotykając roznosimy nasze zdobienie na całości. Czyli jak widzisz, tym pędzelkiem wachlarzem jesteś w stanie roznieść naprawdę dużą ilość na jeden praktycznie raz tego twojego zdobienia. Poprawimy to na końcówce, dlatego że jest dość grubo. Jeżeli coś ci się jeszcze gdzieś nie podoba, oczywiście możesz dołożyć jeszcze. Wszystko zależy już od ciebie. Możesz zrobić oprawówki, jeżeli masz ochotę. Ewentualnie możesz dołożyć jeszcze innego koloru. Na przykład te fale jeszcze ładnie będą się kombinowały. Pamiętaj, nie bój się eksperymentować, o czym powtarzam zawsze na każdym szkoleniu. Nie bójcie się eksperymentować, bo dzięki temu naprawdę mogą powstać przepiękne wzory, które w życiu same, a one czasem po prostu powstają przez przypadek. I jeszcze został nam jeden tipsik. I teraz wprowadzimy sobie obcy zamaz. Słuchajcie, wprowadzimy sobie teraz jeszcze, aby to nasze cieniowanie było jeszcze bardziej ciekawe, wprowadzimy tutaj również element rozmywania się. Dlatego nałożymy sobie przezroczysty kolor. Dlaczego nie czarny? Dlatego, że muszą się zdobienie za mocno rozlać z tłem. Tym czarnym, dlatego wprowadzimy sobie przezroczyste, ale również możemy wypróbować czarnym, tak? Czarnym podkładem przezroczystym. Okay. Użyjemy sobie naszego pachlarza. Mamy jeszcze jeden tipsik, który tutaj zauważyłam. I tu nałożymy sobie teraz kolor biały i zobaczymy to rozmycie, które mówię wcześniej właśnie w te kolorki. Jest to również bardzo, bardzo efektowne. Jedyne o czym musisz tu pamiętać, to o tym, żeby nie najechał ci wzór po prostu na skórkę. Thank you.
prostu przeróżne efekty jesteś w stanie uzyskać dzięki tym, dzięki temu mieszaniu tych komórków. Nie wiem, już jak wcześniej się wchodziły. I możemy dołożyć rankę. Że jesteś w stanie naprawdę przeróżne miliony zdobyć teraz tworzyć. Mam nadzieję, że po tej serii nagrań z małpkami, kamieniami, że jesteś w stanie teraz robić miliony, a miliony zdobyć. Może cię tylko zatrzymać twoja po prostu wyobraźnia. Teraz możesz tworzyć arcydzieła i klientki zawsze będą się zastanawiały, jak ty to po prostu robisz. Tą serią wideo zapraszam cię bardzo serdecznie do skorzystania z całej oferty, całego kursu. Jeżeli jeszcze nie jesteś posiadaczką nagrań, to wszystkich bardzo serdecznie cię zapraszam. Mam nadzieję, że już po tych kilku krótkich wideo widzisz, ile jesteś w stanie nauczyć się razem ze mną. I mam nadzieję, że podoba ci się taka forma szkolenia. Ta forma szkolenia powstała z potrzeby takiej, że wiele osób nie mogło do mnie wyjechać na kursy stacjonarne po prostu. I taka forma szkolenia wydaje mi się formą całkiem ciekawą, dlatego że możesz w zaciszu własnego domu rozpocząć po prostu naukę razem ze mną i możemy razem przebierać szlaki, że tak powiem. W moich kursach czekam Ciebie mega dawka inspiracji, mega dawka wiedzy na temat produktów, na temat produktów, jak ich używać. Nie tylko chodzi o konkretną markę, której ja pracuję, ale po prostu jak na produktach możesz pracować, które mają warstwę dyspersyjną, albo na produktach, które tej warstwy dyspersyjnej nie mają. Cały czas powtarzam, tak, jaka jest zasada, i możesz razem ze mną możesz rozkładać te same produkty i możesz po prostu zacząć już pracować i tworzyć małe arcydzieła, z których twoje klientki będą po prostu bardzo zadowolone. Jeżeli jeszcze nie jesteś posiadaczką moich kursów żadnych, zapraszam cię serdecznie na stronę www.manuvia.pl, na której zapoznasz się z ofertą produktową, nie tylko produktów dostępnych z zapoznawczej, ale również z ofertą kursów, które możesz przyjechać stacjonarnie, które możesz odbyć przez internet. Wszystko zależy od ciebie, jaką formę nauki wybierasz. Także zapraszam cię serdecznie na stronę www.manuvia.pl. Wybierz możliwość kontynuowania nauki na kursie zdobienia oraz dobierz sobie ofertę kolejną. Nie wiem na tą chwilę, jakie są kursy dostępne. Poszukaj na sklepie, jeżeli są dostępne już wszystkie, jeżeli są już nagrane, to szukaj po prostu pakietów, tam gdzie na pewno te kursy będą wiele atrakcyjniejsze w cenie. Ewentualnie czekaj po prostu na promocję kursów, bo na pewno takie na stronie są i na pewno będą. Chcę zrobić swoim klientkom dużo, dużo wzorów do inspiracji, żeby mogły, miały po prostu w czym wybierać. Dlatego, że im więcej wzorów będą miały do wyboru, tym oczywiście bardziej będą polecały ciebie, twoje usługi, twój salon, jeżeli prowadzisz już salon kosmetyczny. A jeżeli jeszcze go nie prowadzisz, to na pewno będzie to dobra podstawa na ten twój kurs, żebyś salon kosmetyczny swój wymarzony otworzyła i żebyś miała bardzo, bardzo zadowolone klientki po prostu. Dlatego zachęcam cię do
też jedną z najlepiej wyspecjalizowanych stylistek ludzi w swoim mieście, w swoim może nawet województwie. Podobała Ci się ta seria wideo o marmurkach w kamieniach poszlachetnych. Pamiętaj, że jest możliwość wykupienia całego kursu, jeżeli jesteś na początku, w momencie, kiedy oglądasz to wideo, w momencie, kiedy one dopiero powstają, to znaczy, że jest to świetny moment na zakupienie promocyjnego pakietu, o którym dowiesz się na pewno z mojej strony internetowej, z grupy na Facebooku. Jest to idealna pora, opcja na to, aż teraz taki kurs nabyła w przedsprzedaży, dlatego że będzie on w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. To jest ten kurs zdobienia pierwszego stopnia i w przedsprzedaży, jeżeli zdobędziesz ten kurs, to w gratisie otrzymasz stopnia. Oczywiście chwilę musisz na te zdobienia poczekać, dlatego że właśnie je nagrywamy, ale wiesz mi, na pewno Ci się opłaci. Zanim zrobisz wzorki z jednego szkolenia, za chwilę pojawi się kolejne nagrania i kolejne i kolejne w opisie szkolenia. Na pewno zobaczysz, czego jeszcze nauczysz się z tego kursu. Jest to mega, mega ogromna dawka kursu. Wiedzę. Jak widzisz, te rozkładam teraz wzorki, te, które robiłam na żywo, te, które widziałaś, może nie wszystkie, dlatego że nagranie pierwsze, które było stworzone, no niestety klip się uszkodził i nie jest widoczny, ale te wszystkie wzorki powstały praktycznie na Twoich oczach. I mam nadzieję, że również razem ze mną, jak tłumaczyłam, jak te wzorki powstają. Mam nadzieję, że również ze mną pracowałaś i takie wzorki tworzyłaś już dla swoich klientek. Jeżeli nie masz jeszcze oferty swojej produktowej od swojego salonu, nie masz jeszcze klientek, to uwierz mi, że za pomocą tych wzorków, za pomocą tego kursu, jeżeli rzeczywiście przećwiczysz te wzory, na pewno zdobędziesz masę zadowolonych klientów. Zapraszam Cię na www.nandrzej.pl o produkty, o ofertę kursów stacjonarnych, indywidualnych oraz po ofertę kursów online, czyli takich właśnie nagrań, które właśnie Ci prezentuję. Już tylko z tego jednego modułu dowiedziałaś się bardzo, bardzo dużo. Teraz rozkładam Ci wszystkie wzroki, żeby mogła jeszcze raz je zobaczyć. Powstają bardzo szybko na Twoich oczach. Powstała większość, może nie większość z nich, ale bardzo dużo powstało wzorów na Twoich oczach. A Ty widziałaś, jak one po kolei były tworzone, że to nie jest żaden problem stworzyć takie wzorki. Także jeszcze raz serdecznie Cię zapraszam, tu jeszcze widzę 3 wzorki. Już dołożymy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie miejsce, żebyś je zobaczyła. Ty również jesteś w stanie takie wzorki stworzyć. Nie trzeba, pamiętaj, nie trzeba do tego mega talentu artystycznego. Tak jak widziałaś się na Twoich oczach przeróżne rzeczy. Widziałaś, że jeżeli coś nie wychodzi, to nie poddawaj się, musisz dalej próbować, kontynuować. A jeżeli coś Ci nie wychodzi, nie wkładaj do lampy,
i twoje będą na pewno jeszcze ładniejsze niż te, które właśnie tutaj stworzyłam. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do kolejnych serii nagrań w kursach online. Ja nazywam się Magdalena Jaśkowska, Twój instruktor stylizacji paznokci. Serdecznie Cię pozdrawiam, trzymam za Ciebie kciuki, za Ciebie, za Twój salon kosmetyczny, za Twój